Tutaj wymieniałem przewód biegnący od termostatu. Tutaj do chodnicy, łączący się na dole z chodnicą. Ponieważ on ciekł, się okazało, że dalej cieknie. I okazało się, że cieknie tutaj z tego czujnika. Tam jest taki o-ring. I ten o-ring po prostu przepuszcza. Widać, przewód jest nowy, oryginalny. Teraz pójdę od spodu, zobaczymy. I tam będzie widać dokładnie, że cieknie właśnie z tego. Tutaj widać już wyciek. Tutaj. Dalej. To nie cieknie z tego, tylko wyżej. Tutaj się sączy kropla. Się okazuje, że to nie z tego przewodu tutaj. On jest dobry. Z tego ujęcia tam widać czujnik temperatury na tym przewodzie. I widać, że właśnie stróżka płynu leci z tego przewodu. Tutaj biegnie taka wtyczka. Bardzo łatwo jest ją tutaj odczepić prawą ręką. Tutaj. Tu się wciska i się podnosi do góry równocześnie. I tutaj trzeba wcisnąć te dwa równocześnie i pociągać do góry. Nie byłem w stanie wyciągnąć tego czujnika bez demontażu całego przewodu. I udałem się go wyciągnąć dopiero jak tutaj sobie śrubokrętem podważyłem lekko i wtedy on wyskoczył. Tu jest właśnie ten o-ring, który on się spłaszczył, dlatego tutaj nie trzyma. Jest taka sytuacja, że płyn widać tu powyżej tego o-ringa, czyli tutaj, a to świadczy o tym, że on przepuszcza, bo ogólnie płyn powinien być tylko tutaj, nie powinien przechodzić poza ten o-ring. Jeżeli przechodzi poza o-ring, znaczy, że będzie wyciekał przez przewód. Chodzi po prostu o to, żeby dobrać taki o-ring, który tutaj będzie uszczelniał to miejsce. Jego jest ciężko zdjąć, tak żeby go nie uszkodzić. A tutaj jego pomierzę, że tutaj ma 14 mm tej średnicy zewnętrznej, a średnicy wewnętrznej ma 8,5 mm, 8 mm powinno być fabrycznie. I też jego grubość. Tutaj jest grubość 2,5 mm. Pewnie nowy ma ze 3 mm.